Cześć! Hej! To już siódmy krok, jesteśmy teraz bliżej końca, by rozeznać, czy osoba, z którą aktualnie jesteśmy, jest tym jedynym, tą jedną, z którą mamy spędzić całe nasze życie. A pytanie brzmi, czy druga osoba interesuje się moimi przyjaciółmi? O tych przyjaciołach trochę przed chwilą powiedzieliśmy, w poprzednim odcinku, że są pewne problemy, z którymi dzwonimy do przyjaciółki, potrzebujemy czasu dla siebie, kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, ale czy ja nie zagarniam drugiej osoby tylko dla siebie, nie stawiam jej przed wyborem, no to wybieraj jej. Albo ja, albo twoje koleżanki. Albo ja, albo twoi kumple. Często tak się zdarza, że szczególnie na początku naszego związku chcemy spędzać jak najwięcej czasu z tą drugą osobą. To jest chyba normalne, wydaje mi się. Ale warto jest właśnie spojrzeć na to też z tej strony, że jeżeli w tym momencie tą naszą przyjaciółkę odstawimy na bok, to ona poczuje się źle i pewnie jak nam się już przypomni, że kurczę, odsunęliśmy się od niej, a może by jednak warto wrócić, to może być już za późno. A tak jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ważne jest mieć taką osobę, z którą możemy porozmawiać. Osobę, która nie jest naszym chłopakiem, dziewczyną. Więc możecie teraz pauzować ten film i zróbcie sobie taki rekonesans z przyjaciół swojego partnera, z partnerki. Czy znacie, kiedy ostatni raz się widzieliście, czy wiecie co u nich, czy chcecie się wspólnie spotykać? U nas to było tak, że my mieliśmy trochę trudniej ze względu na to, że oboje wyjechaliśmy na studia z różnych miejscowości i tam pozostawialiśmy swoich przyjaciół. I no chcąc, nie chcąc, to była duża odległość nas dzieliła, ale są takie osoby, teraz już nawet z niektórymi przyjaźnimy się razem, które jakby przetrwały, nasze przyjaźnie przetrwały. Mimo, że na początku było tak, że chcieliśmy być tylko dla siebie i jakby zamykaliśmy się tutaj, ale w pewnym momencie jakby to zauważyliśmy i stwierdziliśmy, że coś jest nie tak, że nie może tak być, że będziemy tylko razem ze sobą, bo no, później to już zwariujemy. I na szczęście udało nam się w odpowiednim momencie obudzić i teraz mamy wspaniałą przyjaciółkę. I tak jak na początku związku jest trochę normalne i uzasadnione, tak jeśli jesteście już ze sobą rok, dwa lata, to sprawdźcie, czy drzwi do waszego domu, do waszego pokoju nie są zamknięte. Czy jest szansa na to, żeby spotykać się ze znajomymi tej drugiej osoby. I w ogóle poznawać nowych ludzi. To wszystko. Widzimy się w kolejnym kroku. Cześć!